Cześć, witajcie, z tej strony Kuba i to w odcinku, w którym zajmę się serwisem tego treka. Tak w skrócie, co to jest za rower? Jest to nowy trek Remedy, dopiero co wyjechał z salonu. Kupujący go przyjechał, kupił tam rower i przyjechał do mnie na serwis. Po co? Już wam tłumaczę. To, że rower jest nowy, nie oznacza, że jest dobrze poskładany. Tyczy się to w szczególności zawieszeń. Tak się składa, że właściciel tego roweru o tym doskonale wie, bo miał kiedyś rower, inny rower i tam zawieszenie wyglądało tragicznie. Niestety, ale amortyzator ma bardzo duże przetarcia, ma tam też jedną ryskę, z drugiej strony tak samo ma duże przetarcia. Gąbeczki już po wyczyszczeniu dalej wyglądają, jakby były usypione, więc jutro to wszystko będzie wymieniane na nowe. Tak więc nauczony na błędach przyjechał po prostu zawczasu sprawdzić, czy wszystko jest dobrze przesmarowane i tak dalej. Przy okazji zrobić kilka innych rzeczy, tak więc zapraszam do odcinka. Pierwsza rzecz, którą w ogóle słyszę, że jest źle zrobiona, czy nie, że jest źle, tylko po prostu uważam, że to warto zrobić, to jest ten dźwięk. Na sam start doprecyzuję, że to nie jest jakby czepianie się do treka albo serwisu, który wypuścił tego treka, ponieważ to się tyczy każdego roweru. Ponieważ prawie żaden serwis nie robi w nowych rowerach serwisu zawieszeń. Jak już byśmy się mieli do kogoś czepiać, to na pewno nie byłby to trek, tylko raczej firma RockShox, która te amortyzatory składa tak często na pałę, nie? No ale może w tym przypadku okaże się, że jest poskładany dobrze, tak więc sprawdźmy to. Zacznę od sprawdzenia dampera, jakim jest RockShox Super Deluxe w wersji Select Plus. Tak więc czas na obstawianie. Piszcie w komentarzach, czy obstawiacie, że będzie smar, czy że nie będzie smaru. Zobaczymy, jaka jest opinia o RockShoxie. Zacznę od spuszczenia ciśnienia, tak żeby puszka mi nie wylądowała w suficie. I teraz z ciekawości zobacz, czy uda się odkręcić puszkę ręką, bo często tak jest, że tak się da. Dobra, tym razem się jednak nie da, więc użyjemy tego klucza. Dobra, zatem moment prawdy. O dziwo, smar jest. Chociaż w sumie na tej uszczelce kurzowej, patrzcie, nie ma w ogóle smaru, widzicie? Palec jest czysty. Przejadę tutaj. Jest dalej czysty. Czyli w sumie dobrze, że ten rower trafił na przegląd. Ale generalnie z czego widzę, olej jest wlany, ponieważ jest tutaj mokro. Te uszczelki są tutaj posmarowane. Czyli tak w sumie nie ma tragedii, aczkolwiek mogło być lepiej. Przetrę te uszczelki, nie będę ich demontować, bo są założone dobrze, wystarczy tylko nasmarować. Kurde, serio, tutaj nie ma smaru, patrzcie. Wytarłem i smaru jest... W sumie nie ma go. Producent zaleca tutaj wlanie aż 1 ml oleju. Dobra, więc damper skończony. Jeszcze go dokładnie tutaj przetrę, tak aby nie został tutaj żaden smar. Dobra, damper dokręcony, biorę się za amortyzator. Tak sobie pomyślałem, że w sumie mogę nagrać też troszeczkę z głowy, tak abyście widzieli to z mojej perspektywy. Ej, w ogóle tak, nie wiem, czy to jest w każdym treku, bo nie zwracałem na to nigdy uwagi, ale patrz jak to jest pod skosem i posłuchajcie tego. Coś tutaj szczela. Pytanie, gdzie to szczela, czy to są te linki? Nie, to jakby gdzieś tutaj w ramie szczela. Złapanie linek nic nie daje. Czyli chyba coś jest nie tak ze sterami. I tak muszę zdjąć amortyzator, co za tym idzie, rozebrać również stery, więc zobaczymy, co tam jest nie halo. To jest w ogóle, teraz widzę, tłuste. Pytanie, czy ten przewód tutaj nie jest przecięty. Patrzcie. Gdzie to jest całe tłuste tutaj? Ciekawe w sumie, bo nie ma tutaj nigdzie żadnego przecięcia. A jest tutaj olej. Może nie wiem, na fabryce odpowietrzali czy coś i źle to wytarli. Różnie bywa. Czas na amortyzator. Nie wiem, czy mam jakieś takie przeczucie, że nie będzie tutaj prawie, że w ogóle oleju, więc nawet nie zabrałem opakowania, pudełeczka na zlewki. Chociaż to jakieś zarysy oleju są. Czyli może nie będzie tak źle. Dobra, w takim razie biorę pojemnik na zlewki. Dobra, moment prawdy. Czy jest olej? Po prawej stronie jest, od strony tłumika nie ma. Popatrzcie, nawet jest troszeczkę smaru. Gąbeczki, z czego widzę, są nasączone dobrze. Bardzo dobrze w sumie, bo lekko dotknąłem, mam cały palec mokry, więc uważam, że nie ma sensu tego nawet wyjmować. Jeszcze troszeczkę tym poszelątam, tak aby cały olej, który tutaj jest, wyleciał i zaraz wlejemy nowy olej. Dobra, starczy. Już nic nie leci. Jeszcze przed tym, jak to zacznę składać, zobaczmy, jak wygląda środek komory powietrznej. Powinny być tutaj 3 ml oleju. Czy tyle będzie? Zobaczymy.
Tutaj olej jest, nic mi stąd nie uciekło, więc nic nie będę dolewać. Producent zaleca tutaj wlanie oleju z Maxima Plus lub RockShox. W moim przypadku jest to 0W30, czyli olej do dolnej goleni. Oczywiście cały amortyzator po serwisie wycieram odtłuszczaczem, tak aby nic tutaj nie było pobrudzone, tłuste. Czas zobaczyć na te stery, co tutaj z nim jest nie tak, że wydają takie dziwne dźwięki. Smar to jest sporo, z czego widzę są nawet dwa różne. No to co, po prostu nałożę tutaj świeżego smaru i zobaczymy, czy po tym ten głos ustanie. A jak nie, to będzie to oznaczało, że to po prostu linki tam tak hałasują. Więc zobaczmy, czy dźwięk dalej występuje. Nie, tego stukania już nie ma. Jedyne co słychać, to dźwięk pancerzy, które o siebie trzeszczą, ale to zaraz ogarniemy, spokojnie. Jak to się mawia, nie od razu by to zbudowano. Zdejmuję tą kamerkę, bo już mi troszeczkę głowa boli i wracam na aparat. Korzystając z tego, że mam zdemontowane koło, sprawdzimy, czy śruby w tarczy hamulcowej są podokręcane. No tutaj nie było, tutaj również. Może podejdę wam to pokazać troszeczkę bardziej z bliska. W każdej ze śrub mogę obrócić z tego Torxa o jakąś 1/4, 1/8 obrotu. Więc myślę, że warto by to było sprawdzać. Przy okazji pozbędę się tej pomarańczowej naklejki. Wydaje mi się, że co jak co, ale właściciel roweru zdaje sobie sprawę tego, że tarcza się nie dotyka, bo jest gorąca. Dobra, biorę się za regulację zacisku. Kurde, nowy rower, ale tarcza jest skrzywiona. Ale wydaje mi się, że to jest akurat kwestia tego, że rower był przewożony w aucie i gdzieś tam się mogło dotknąć, skrzywić. Będę musiał na to zwrócić uwagę właścicielowi, żeby uważał na to kolejnym razem. Biorę się teraz za ogólne sprawdzenie roweru, sobie szybciutko przelecę po wszystkich przełożeniach, zobaczę, czy śruby są podokręcane itd., itd. Więc łapcie takiego timelapsika. Korby były niedokręcone. W przypadku tarczy hamulcowej z tyłu tutaj również śruby można dokręcić około 1/4, 1/8 obrotu. Teraz też ważne pytanie, czy smar, który seryjnie jest nakładany na łańcuch, został wyczyszczony, ponieważ smary, które są seryjnie nakładane na łańcuchy, są to smary magazynowe. One do jeżdżenia się nie nadają. W teorii, jeżeli sklep sprzedaje rower, powinien go wytrzeć i nałożyć normalny smar. Ja to sobie sprawdzę po prostu palcem. Tak, to jest ten smar. Łatwo go rozpoznać po tym, że ten łańcuch w tym jest cały ubrudzony i on jest taki mocno lepki, w sensie ten smar naprawdę tak zlepia palce. Już wam pokazuję, patrzcie, przejeżdżam palcem tutaj, sobie po tym łańcuchu. Teraz zobaczcie, co się z nimi dzieje, tylko niech się ostrość złapie, patrzcie. Łapie. Widzicie, jak się kleją? Jak ta skóra tak się ciągnie, widzicie? A teraz dla porównania sobie zabiorę palce z drugiej ręki. Skóra się nie lepi, a tutaj? Pomimo tego, że już zrobiłem tak kilkanaście ruchów, to nadal się lepi. Więc czyścimy łańcuch i smarujemy prawidłowym smarem. Teraz jeszcze dla pewności sprawdzę, czy wszystkie przyródki działają prawidłowo. I tak przy okazji tutaj również od razu tą naklejkę zdejmę. Są już tutaj takie dwie sprawy, o które właściciel roweru mnie poprosił, czyli montaż platform. Poleciłem mu Shimano PDGR 500, sam na takich jeździłem sporo czasu, nie wiem, no ze 2 lata. I uważam, że tak patrząc cena, jakość, to są bardzo dobre platformy. I do tego gripy. Będą tutaj od Irogi, właściciel te gripy ma, ponieważ zakładam je do jego innego roweru. Jest zadowolony, poprosił o takie same, więc do dzieła. Dogadaliśmy się na 800 mm, jeżeli to będzie za szeroko, to po prostu właściciel do mnie podjedzie w wolnej chwili i to przytnę, bo to jest chwila roboty. W ogóle te kierownice w Treku są mega szerokie, one mają chyba 820 mm, z czego dobrze kojarzę. Więc co jak co, ale to jest dosłownie, nie wiem, w sumie ciekawe, czy ktoś kiedyś sobie zostawił 820 mm, jeździło mu się na tym dobrze. Będę jeszcze musiał ustawić zawieszenie, klamki hamulcowe i tak dalej, ale tego wam nie pokażę. Z bardzo prostych powodów. No, pierwszy jest taki, że dzisiaj pada, więc dzisiaj tego nie ustawię, muszę poczekać do jutra, jeżeli chodzi o zawieszenie. No a ustawianie klamek hamulcowych raczej nie jest zbyt emocjonujące. Wychodzi na to, że robota dobiegła końca, dajcie znać, czy uważacie, że tak prezentujący się nowy rower jest dobrze złożony, czy niedobrze. I co w ogóle o tym sądzicie, bo w mojej opinii, jeżeli kupujecie rower za naście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy, bo takie rowery są już coraz częstsze,
no to raczej zawieszenie powinno być przeserwisowane. No akurat w przypadku przodu mieliśmy szczęście, w przypadku tyłu mieliśmy tak połowicznie szczęście. Jeżeli chodzi o takie poskładanie, którym powinien się zająć serwis, no to myślę, że tutaj troszeczkę można było to zrobić lepiej, chociażby z tym smarem do łańcucha. No więc co, pamiętajcie o robieniu przeglądów zerowych, czyli przeglądów jak kupujecie nowy rower, bo naprawdę warto, możecie na tym zaoszczędzić w dłuższej perspektywie czasu sporo pieniędzy. A ja się z wami żegnam, siema!